Drodzy studenci, słuchacze Akademii Młodych Serc Politechniki Opolskiej. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście ostatni rok z nami na wykładach przygotowanych przez nasze koleżanki i kolegów. Rok wyjątkowy, gdyż ograniczenia spowodowane pandemią zmusiły nas do tego, abyśmy przenieśli swoją obecność do internetu. Jednak z drugiej strony pozwoliło to nam na rozszerzenie słuchaczy i grona, które dołączyło do Akademii Młodych Serc Politechniki Opolskiej. Obecnie przygotowujemy się do wykładu, ostatniego wykładu, który przygotowaliśmy dla Państwa. Mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że kolejny rok akademicki zaczniemy już w murach Politechniki Opolskiej. Zachęcam do tego, abyście Państwo dołączyli również w kolejnym roku do grona studentów Politechniki Opolskiej i włączyli się w ideę Akademii Młodych Serc. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Beata Świerczewska. Spotykam się z Państwem po raz trzeci już. Pierwszy wykład wygłosiłam w auli Wydziału Budownictwa i Architektury i dotyczył życia i twórczości Andrzeja Połosza. Drugie spotkanie miało miejsce już przed kamerą i mówiłam wówczas o starożytnym systemie medycznym rodem z Indii, czyli o Ajurwedzie. I dzisiaj do Państwa też przechodzę z Ajurwedą, ale ugryziemy ją pod nieco innym kątem. Będziemy mówić, zastanawiać się, zadawać sobie pytanie, czy Ajurweda pakuje walizki i wyjeżdża na wakacje, czy zostaje z nami. Oczywiście odpowiedź może być tylko jedna, zostaje z nami jeszcze mocniej, jeszcze dogłębniej, gdyż wakacje to jest czas, kiedy to jest okres w roku, kiedy mamy tego czasu trochę więcej i warto jest mądrze spędzić ten czas właśnie. Z racji ograniczeń czasowych nie mogę Państwu przedstawić wszystkie cudowności, jakie Ajurweda proponuje w zakresie spędzania wolnego czasu, ale chciałabym oprzeć swój wykład o takie trzy potężne filary. Pierwszy dotyczy pracy z ciałem, drugi pracy z umysłem i trzeci, ostatni pracy z oddechem. Oczywiście nie może też zabraknąć nieco informacji na temat motywacji, ustalania intencji, a także o sile i potędze uśmiechu, snu czy pracy z ciałem, pielęgnacji ciała, to też przejdźmy do prezentacji. Zacznijmy może od planu prezentacji. Przedstawia on się właśnie w ten sposób. Najpierw powiemy sobie o pracy z ciałem, następnie o pracy z oddechem, o pracy z umysłem. Chciałabym również Państwu przedstawić lekturę na deszczowe dni i nie tylko na deszczowe i zastanowić się, czy z końcem wakacji kończy się nasza przygoda z Ajurwedą. Zacznijmy od wyznaczenia celu. Jak mają wyglądać nasze wakacje? Co pragniemy zmienić w naszym życiu? Co chcemy osiągnąć? Jak najlepiej wykorzystać ten czas? Nie na wszystko oczywiście mamy wpływ, na przykład na pogodę nie mamy, czy na tę sytuację, która teraz dzieje się na świecie, ale z pewnością mamy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Wyznaczanie celów w życiu jest bardzo ważne, ale aby osiągnąć te wielkie cele, czasami warto zmierzać ku nim, realizując te małe, krótkoterminowe intencje. Niech słowa Paramahamsy Yogananda zabrzmią tutaj motywacyjnie. Nie kontynuuj życia w ten sam stary sposób. Postanów zrobić coś, co poprawi twoje życie i zrealizuj swoje postanowienie. Odmień swoją świadomość. To wszystko, czego ci potrzeba. Załóżmy, że naszym celem na te wakacje jest doskonałe samopoczucie, zdrowie, wewnętrzna radość i spokój. Innymi słowy, stan, o który tak trudno w dzisiejszym zabieganym świecie. A im bardziej zabiegana jest nasza codzienność, tym mocniej musimy pracować nad wyciszeniem umysłu, nad regeneracją ciała i nerwów. I jeśli chociaż raz w roku przez dłuższy czas nie poświęcimy swojej uwagi nerwom, ciału, umysłowi, to proszę mi wierzyć, one upomną się o swoje i w pewnym momencie zapukają w postaci jakichś dolegliwości i wreszcie choroby. Jak więc zapobiec tym dolegliwościom i chorobom? Niech odpowiedzią będą słowa Dorona Hanosza. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko. Żyj zdrowo, aktywnie, radośnie. Za pomocą oddechu utrzymuj energię w równowadze.
jedz smaczne i odżywcze pokarmy, ćwicz świadomość oraz celebruj życie przy jednoczesnym minimalizowaniu stresu i konsekwencji wpływających negatywnie na ciebie i na otoczenie. No cóż, wszystko jest kwestią wyboru. Właściwie Ajurweda to jest nauka o wyborach. Spójrzmy na kolejny slajd. Przyjrzyjmy się tutaj teraz wspomnianym filarom. Po pierwsze, coś dla ciała. Otóż według Ajurwedy jedną z najkorzystniejszych form ruchu jest joga. Powtarzając za wspomnianym Doronem Hanoszem, joga oznacza brak aktywności umysłowej. Jest stanem szczęścia, gdzie nie ma miejsca na cierpienie, a codzienne troski nas nie dosięgają. Jest treningiem mającym na celu doprowadzić nas do szczęśliwego życia, uzdrowić ciało i wyciszyć umysł. Joga pomaga nam zrozumieć to, kim jesteśmy i uczy nas, jak zmienić nasze postrzeganie. Z kolei powtarzając za Davidem Frawleyem, jednym z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu nauk wedyjskich, joga jest sposobem na uświadomienie sobie pierwotnego nurtu życia. Joga to ruch i ewolucja życia jako takiego. Ta starożytna hinduska nauka ma nam pomóc nie tylko utrzymać ciało fizyczne w sprawności i zdrowiu, ale również ułatwić rozwój wewnętrzny. Skupmy się jednak tym razem tylko na korzyściach fizycznych płynących z ćwiczeń jogi. Dogłębne badania, jakie przeprowadzono na przestrzeni ponad 100 lat, dowodzą, że poszczególne asany, szczególnie skręty tułowia, poprawiają trawienie. Dzięki stymulacji układu limfatycznego organizm oczyszcza się z toksyn, poprawia się krążenie krwi, wzmacnia układ immunologiczny, skręty ciała i pochylenia w tył uelastyczniają kręgosłup, likwidują bóle i sztywność pleców, polepsza się giętkość stawów, kształtują się mięśnie, zwiększa się pojemność płuc, redukuje się stres. Oczywiście tych korzyści jest o wiele więcej. W poprzednim wykładzie mówiłam Państwu o wielu rzeczach, o zasadach Ajurwedy, o konstytucjach ciała, jak ważna jest znajomość konstytucji ciała, o trzech stanach umysłu, sattwa, rajas, tamas i o wielu, wielu innych rzeczach, ale chciałabym przypomnieć najważniejszy właściwie filar w Ajurwedzie, to są konstytucje naszego ciała. Przypomnę, że mamy trzy, wata, pita i kapha, i teraz znajomość tej konstytucji jest również przydatna przy ćwiczeniach i przy doborze ćwiczeń, również przy doborze pozycji jogi. Dlaczego? Szybciutko powtórzmy sobie. Ludzie o konstytucji ciała, przeważającej konstytucji wata, są drobnokościstej budowy ciała, są przeważnie albo bardzo wysocy, albo bardzo niscy, mają suchą skórę, suche, kędzierzawe włosy. Kiedy są w równowadze, są bardzo kreatywni, wszędzie ich pełno, mają cudowne pomysły, natomiast przy braku równowagi są chaotyczni i nerwowi, bardzo lękliwi. Kolejna konstytucja ciała, jeżeli w kimś przeważa pita, to wówczas ma średnią budowę ciała, taka osoba ma jasną, raczej jasną karnację skóry, często piegi, rude włosy lub jasne. I taka osoba z taką konstytucją ciała jest zdeterminowana na cel, często w życiu osiąga sukcesy, natomiast przy zaburzeniach jest bardzo nerwowa, pełna nienawiści i agresji. Na skórze z kolei pojawiają się różnego rodzaju wypryski. Trzeci typ to kapha, ukochana konstytucja przez Ajurwedę. Są to ludzie o pełniejszych kształtach, o pięknej, oleistej cerze, o błyszczących włosach, mocnych paznokciach. Mają piękne, duże oczy, pełne miłości, są bardzo lojalni. Natomiast jeżeli ta dosza ulega zaburzeniu, wówczas stają się zaborczy w miłości, często stają się otyli, popadają w inercję, depresję i stają się leniwi. I teraz jak to wygląda w przypadku poszczególnych konstytucji ciała, jeśli chodzi o jogę? I tak osoby o dominującej konstytucji wata powinny stosować uspokajające i rozgrzewające praktyki. Dla waty ważna jest rutyna w życiu, warto więc ustalić sobie konkretne pory na ćwiczenia. Dla waty najlepszy będzie 20-minutowy spacer oraz powolne pozycje jogi, miarowe i konsekwentne. Podczas tych powolnych ćwiczeń należy skupić się na uziemieniu, równo i spokojnie oddychać. Korzyści płynące z poszczególnych asan
między innymi z powitania słońca. Tutaj może kilka słów najpierw powiem na ten temat. Jest to moja ulubiona sekwencja ćwiczeń powitania słońca w sanskrycie Surya Namaskar. Polega na płynnym wykonywaniu kilkunastu pozycji. Zaczynamy od wyprostowanego stania, wyprostowanej pozycji, tadasana, następnie ręce ponad głową, skłon, wypad nóg do tyłu, deska, ja również do tego dołączam pompkę, następnie pozycja psa z głową w dół i w górę. Różnorakie tutaj pozycje mają miejsce, można sobie sprawdzić w internecie, mnóstwo jest filmów na ten temat. Natomiast Vata powinna wykonywać powitania słońca wolno, nie szybko, tylko właśnie wolno, i wówczas tych korzyści jest mnóstwo. Między innymi następuje wzmocnienie kręgosłupa, rozciąganie i uelastycznianie mięśni przy kręgosłupie, poprawia się krążenie, reguluje się oddech. Jeżeli ktoś ma problemy z hormonami, to praca gruczołów wewnętrznych również zostaje uregulowana, poprawia się trawienie i wchłanianie. I ponieważ powtarzamy te sekwencje kilkanaście razy, jeżeli jesteśmy w lepszej kondycji kilkadziesiąt razy, no wiadomo, pocimy się, oddychamy przy tym mocno, oczyszczamy się wówczas z toksyn. Również stawy ulegają, mają jakby większą elastyczność po tych ćwiczeniach, koimy nerwy, polepsza się też jakość snu. Najważniejsza informacja tutaj, praktykując powitania słońca, należy pamiętać, żeby ruch, inaczej, żeby ruchowi towarzyszył oddech. Na zgięciach wydech, przy wygięciach czy przy prostowaniu wdech, bardzo głęboki wdech. Spójrzmy teraz na pozycje jogi, które są najkorzystniejsze dla osób o konstytucji Vata. Przede wszystkim powitanie słońca, jak już mówiłam, wolno wykonywane, następnie skłon w przód, odchylenie w tył, skręt kręgosłupa, stanie na barkach, popularnie zwane świecą, pozycja pługa, pozycja wielbłąda, kobry, szarańczy, kota, krowy i unoszenie nóg. Tak, i teraz spójrzmy na poszczególne pozycje pojedynczo, żeby Państwo wiedzieli, jak je sobie samodzielnie w domu wykonywać. Pierwsza pozycja, skłon w przód, uttanasana. Pozycja ta wygląda na prostą, ale proszę mi wierzyć, taką nie jest. Należy ugiąć kolana, jeżeli rękoma nie dotykamy ziemi. Należy dotykać ziemi rękoma i aby kręgosłup w dolnym odcinku nie bolał, wówczas najlepiej właśnie ugiąć kolana. Druga pozycja, odchylenie w tył. Tutaj następuje mocne otwarcie barków. Kolejna, skręty kręgosłupa. Skręty kręgosłupa. No, na tej ilustracji widać taką klasyczną pozycję, klasyczny skręt, który bardzo dobrze rozluźnia kręgosłup. I stanie na barkach, popularnie zwana pozycja zwana świecą, ale również często nazywana pozycją królowej, gdyż jest pomocna w wielu dolegliwościach, na przykład równoważy gospodarkę hormonalną. Pomaga też uregulować przepływ krwi, a także uspokoić się i wyciszyć umysł. Kolejna pozycja, pozycja pługa, to tak naprawdę głęboki skłon w przód, to też należy wykonywać ją bardzo powoli. Pozycja wielbłąda z kolei jest to skłon w tył z wykorzystaniem siły grawitacji. Pozycja kobry jest to klasyczna pozycja jogi, mocno otwiera klatkę piersiową i rozciąga kręgosłup. Kolejna pozycja szarańczy, wygląda pewnie znajomo, w szkole, w czasie WF-u często wykonywana. Wzmacnia tylne mięśnie całego ciała i zapobiega bólom pleców, bardzo wskazana dla ludzi w każdym wieku. Kolejna pozycja, pozycja kota oraz pozycja krowy. Kota i krowy często wykorzystywane są do rozgrzewki przed rozpoczęciem praktyki jogi. I kolejne, unoszenie nóg. To ćwiczenie należy wykonywać bardzo powoli, powinien towarzyszyć mu oddech, głęboki oddech. Wzmacnia mięśnie głębokie tułowia oraz dolne mięśnie brzucha. Przejdziemy teraz do osób, u których dominuje konstytucja ciała Pitta.
Jak już powiedziałam, u tych osób jest bardzo dużo ciepła i gorąca w ciele, to też powinny one wykonywać wychładzające praktyki i ćwiczyć w chłodniejszych porach dnia. Najodpowiedniejsze pozycje jogi dla tych osób to pozycja wielbłąda, szarańczy, kobry, łódki, łuku oraz ryby. Trzy pierwsze omówiliśmy sobie wcześniej, zwróćmy teraz uwagę na kolejne, pozycja łódki. Jest to klasyczna pozycja w tradycji Asztanga Winiasa, ćwiczy mięśnie, głębokie brzucha, ale tutaj też cały czas należy pamiętać o głębokim oddechu. Kolejna pozycja to pozycja łuku. Tutaj plecy są mocno wygięte w tył i również pomiędzy kolejnymi powtórzeniami należy pamiętać o głębokim oddechu. Pozycja ryby. Dobrze jest ją wykonywać po staniu na barkach, czyli po tak zwanej popularnej świecy. I co robi? Rozciąga szyję i rozciąga gardło. I to są najodpowiedniejsze pozycje dla osób o konstytucji pita. Przejdźmy teraz do trzeciej konstytucji. U tych osób przeważa żywioł ziemi i wody, czyli ciężkość. I są to ludzie o konstytucji ciała kafa. Miejscem nagromadzenia się kafy jest klatka piersiowa. To też najlepsze ćwiczenia dla kafy to te, które właśnie rozciągają jamę płucną i zwiększają krążenie w klatce piersiowej, zapobiega to zatorom płucnym, oskrzelowym i kaszlowi. Pozycje najodpowiedniejsze dla tej konstytucji ciała to znowu powitanie słońca, najlepiej 12 cykli, ale wykonywanych szybko tym razem. Tak? Kafa jest leniwa i powolna, więc potrzebuje szybkich ćwiczeń, mocnych. Potrzebuje się po prostu spocić. Kolejne to stanie na barkach, pozycja pługa, szarańczy, te omówiliśmy wcześniej. I kolejne to mostu, palmowca i lwa i na te zwróćmy uwagę. Pozycja mostu to ćwiczenie właściwie wygląda może groźnie, ale jest bezpieczne dla wszystkich. Pozycja palmowca, inaczej zwane wysokim powitaniem. Jest to też jedna z pozycji w powitaniu słońca. Tutaj mamy ręce wysoko nad głową, wspinamy się też na palcach, wydłużamy kręgosłup. I wreszcie pozycja lwa. Wygląda z pewnością śmiesznie, natomiast przynosi ogrom korzyści. Między innymi uwalnia skrywane emocje, energetyzuje, rozluźnia mięśnie twarzy, mięśnie barków, gardła i języka, poprawia jędrność skóry, zapobiega też drugiemu podbródkowi, co może zainteresować panie. Ja też dodam, że jest bardzo pomocna przy problemach z tarczycą. Także jeżeli mamy nadczynność lub niedoczynność tarczycy, warto wykonywać te pozycje. Tak, spójrzmy jeszcze raz. Jak wygląda, może ja zwrócę więcej uwagi na to, siedzimy w ten sposób, jak przedstawione jest to na ilustracji, ręce na kolanach. Lekko pochylamy się do przodu, wyciągamy język, oczy skierowane są mocno do góry i wydajemy z siebie dźwięk podobny do dźwięku lwa, więc stąd nazwa tej pozycji. Z ćwiczeń jogi płynie wiele korzyści. O tych korzyściach fizycznych już Państwu mówiłam, ale zwróćmy też uwagę o korzyściach psychologicznych, takich jak równowaga emocjonalna, stabilność i harmonia. Ćwiczenia jogi przynoszą również mnóstwo korzyści mentalnych, takich jak lepsza koncentracja i pamięć, a także oczyszczona i rozjaśniona świadomość. A co jest najpiękniejsze w tej praktyce, to to, że naprawdę niewiele trzeba. Wystarczy mata, wygodne ubranie, nawet butów nie potrzebujemy, bo ćwiczymy boso. Można ćwiczyć w domu lub na powietrzu, można zapisać się do jakiegoś klubu i ćwiczyć razem z innymi ludźmi, poznawać wspaniałych ludzi. Jest wiele możliwości i co jest też cudowne, nie wymaga właściwie żadnego nakładu finansowego, więc jest dostępna dla każdego i w wakacje to jest naprawdę jedna z najcudowniejszych form ruchu. Przejdźmy teraz do drugiego filaru pracy z oddechem, czyli pranayamy. Wiadomo już, że zdrowy człowiek wykonuje około 15 oddechów na minutę, co daje 21 600 oddechów dziennie lub więcej, co świadczy tylko o tym, że oddychamy szybko, bardzo płytko i tylko płucami, górną częścią naszego układu oddechowego. I no, to nie jest dobrze.
Popatrzmy na świat zwierząt. Te zwierzęta, które oddychają najszybciej, żyją najkrócej. Tak? Więc no, wyciągnijmy z tego jakąś naukę. Spowalniając oddech, spowalniamy proces starzenia. I tego właśnie uczy pranayama, kontroli oddechu. Jak więc należy wykonywać pranayamę? Przede wszystkim siadamy w wygodnej pozycji, biodra wyżej niż kolana, prosty kręgosłup. Otoczenie powinno być czyste, uporządkowane. Przed ćwiczeniami należy wziąć kilka głębokich oddechów ujjayi, czyli tak zwanych zwycięskich oddechów. Ja Państwu zaprezentuję ten oddech za chwilę, ponieważ on jest bardzo ważny i bardzo przydatny, szczególnie w sytuacjach stresowych. Naprawdę powinniśmy go wykonywać kilka razy dziennie, szczególnie przed snem, jeżeli mamy problem z zasypianiem. Bardzo pomaga. Polega na tym, że pobieramy powietrze, wdychamy je nosem, wydychamy również nosem, ale przy zwężonej krtani. Spróbuję zademonstrować. Trzeba pamiętać o tym, żeby wydech był zawsze dłuższy, przynajmniej dwa razy dłuższy od wdechu. Dźwięk, który wytwarza się przy tym oddechu, uspokaja umysł, sprawia, że ten umysł koncentruje się właśnie na oddechu, a nie na swoich problemach i na stresie. Technik pranayamy jest oczywiście bardzo wiele. Svasa, derga svasa, kumbhaka, czyli wstrzymywanie oddechu, viloma, surya bedhana. Te nazwy brzmią egzotycznie, natomiast nie będziemy się teraz skupiać na tym, bo ja chciałabym Państwu zaprezentować nadi shodhana, czyli oddychanie naprzemienne, które przywraca równowagę ciała i umysłu. Oczywiście tych szkół prezentujących sposób naprzemiennego oddychania jest wiele. Różne szkoły prezentują różne proporcje. Na przykład tutaj na slajdzie widzimy proporcja 1:4:2, co oznacza wdech na 1 sekundę, wstrzymanie na 4 i wydech na 2. Niektórzy polecają równą liczbę wdechów i wydechów ze stopniowym wydłużaniem kumbhaki, czyli wstrzymywania. Ja natomiast chciałabym Państwu zaproponować proporcje 3:6, tak, bo to naprzemienne oddychanie, czyli wdech na 3 sekundy, wydech na 6. Ręce do pranayamy układamy w ten sposób, że łączymy dwa palce, mały i serdeczny. Z kolei środkowy i wskazujący są zgięte, kciuk jest również wyprostowany, tak mniej więcej to wygląda. I robimy to w ten sposób. Tymi dwoma palcami uciskamy lewą dziurkę, robimy wdech na 3 sekundy, 1, 2, 3. Prawą dziurką, następnie zatykamy prawą i lewą wypuszczamy powietrze na 6 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponownie wdech na 3 sekundy lewą. 1, 2, 3. Zamykamy lewą i prawą wypuszczamy na 6 sekund. To jest bardzo piękna praktyka. Polecam wszystkim, szczególnie osobom zabieganym, zestresowanym, żyjącym w chaosie, mającym poczucie, że świat wali im się na głowę. Bardzo, bardzo uspokaja. Kiedy opanujemy już tę wersję, warto dodać kumbhakę, czyli wstrzymywanie, na przykład w proporcjach widocznych na slajdzie 3, czyli wdech na 3 sekundy, wstrzymanie na 4, wówczas nie oddychamy przez 4 sekundy, liczymy, i wydech na 6. Korzyści jest mnóstwo płynących z tej praktyki. Ja wypisałam Państwu tylko 4, między innymi uspokaja gonitwę myśli, skałatane nerwy, usuwa blokady energetyczne, ułatwia przepływ prany, czyli energii życiowej, synchronizuje działanie lewej i prawej półkuli mózgu, przywraca spokojny sen, bardzo polecany też dla ludzi starszych i dla dzieci, które wiadomo w szkole przeżywają wiele stresów. Przed snem lub rano dobrze jest sobie wykonać taką praktykę. Chciałabym Państwu również zaproponować oddech ognia, tak zwana Kapalabhati, który rozbudza
więc dobrze jest rano praktykować i rozmasowuje narządy wewnętrzne. Właściwie chyba nie ma lepszego sposobu, żeby rozmasować narządy wewnętrzne, o ile w ogóle jakiś istnieje. Polega na wymuszonym, aktywnym wydechu i pasywnym wdechu. Wykonujemy go w ten sposób, też spróbuję zademonstrować. Wdech na 3/4 pojemności płuc. Tak, pierwszy wdech jest świadomy na 3/4 pojemności płuc i kilkakrotnie wypuszczamy powietrze przy jednoczesnym wciąganiu brzucha, czyli w momencie, kiedy pobieramy powietrze, brzuch rośnie jak balon, a przy wypuszczaniu brzuch wciągamy. Spróbuję to zademonstrować. W ten sposób, tak? Można też znaleźć mnóstwo filmów i instruktaży w internecie, jeżeli są Państwo zainteresowani. Bardzo, bardzo polecam tę praktykę. Tak jak powiedziałam, rozmasowuje narządy wewnętrzne, więc jeżeli mamy problem z trawieniem, to dobrze jest rano na czczo przed śniadaniem taką praktykę wykonywać. Tak, przejdźmy dalej. No właśnie, zapewne pojawia się pytanie, po co to wszystko? Otóż pranayama daje nam mnóstwo korzyści. W międzyczasie już o części sobie powiedzieliśmy. Popatrzmy jeszcze na pozostałe. Tak jak powiedziałam, usprawnia się trawienie, również krążenie. Polepszają się funkcje układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Przepływ energii w organizmie również jest polepszony. Uspokaja się układ nerwowy. Redukuje się napięcie i niepokój. Stres odchodzi, zyskujemy spokój. Przywrócona zostaje równowaga emocjonalna i równoważy się prawa półkula z lewą półkulą. Tak, taki równy, miarowy oddech jest nieodłącznie związany z trzecim filarem. Przejdźmy więc do kolejnego slajdu. Teraz skupimy się na pracy z umysłem. Tak więc ćwiczymy asany, pozycję jogi, ćwiczymy pranayamę, czyli oddychanie, jemy zdrowo, codziennie rano ustalamy intencje, ale czy to wystarczy, by wieść zdrowe i szczęśliwe życie? Cóż, powtarzając za Buddą, stajesz się tym, o czym myślisz, a cytując Swami Vivekanandę, stajesz się wszystkim, o czym myślisz. Jeżeli myślisz o sobie jako o silnej osobie, będziesz silny. Jeżeli myślisz o sobie jako o słabym człowieku, będziesz słaby. Warto więc w tym miejscu powiedzieć kilka słów o treningu umysłu. Wiemy już, to nie ulega żadnej wątpliwości, gdyż są badania naukowe na ten temat i to liczne, że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Jesteśmy więc kreatorami naszego życia. I dlatego właśnie powinniśmy trenować nasz umysł tak, jak trenujemy mięśnie. I jednym z takich treningów jest medytacja. Technik medytacyjnych jest nieskończenie wiele. Najważniejsze to odciąć się od zmysłów postrzegania świata zewnętrznego. To jednak może być trudne dla początkującego jogina. Warto więc może zacząć od koncentracji na jednym przedmiocie. Może to być na przykład płomień świecy. Takie skoncentrowane spojrzenie nazywa się trataka. Wykonujemy to w ten sposób, że ustawiamy świecę na poziomie naszego wzroku lub nieco niżej, w odległości pół metra do metra. Siadamy w wygodnej pozycji medytacyjnej z wyprostowanym kręgosłupem, zamykamy oczy, wykonujemy kilka wdechów, żeby uspokoić umysł, otwieramy spokojnie oczy, mogą być półprzymknięte. Wówczas wpatrujemy się w płomień świecy, staramy się nie mrugać, nie ruszać powiekami i wytrzymujemy w tej pozycji tak długo, jak potrafimy. Jeżeli pojawi się dyskomfort lub ułzawienie oczu, zamykamy oczy i wówczas przyglądamy się temu obrazowi świecy, jaki widzimy pod zamkniętymi powiekami. Jak najdłużej potrafimy ten obraz utrzymać, tak długo pozostajemy z zamkniętymi oczyma. Jest to bardzo piękne przeżycie, bo kolor tego obrazu jest zawsze
zupełnie różny od koloru świecy, tak? I też różny w zależności od koloru świecy, więc bardzo polecam. Kiedy ten obraz pod zamkniętymi powiekami zniknie, otwieramy z powrotem oczy, wpatrujemy się w płomień i ta praktyka powinna trwać 15-20 minut. Wówczas przynosi nam najwięcej korzyści. A jakie to korzyści widzą Państwo na slajdzie, czyli poprawiamy zdolności skupienia, poprawia się wzrok, szczególnie w przypadku krótkowzroczności, leczymy napięcie umysłowe, stany lękowe, różne fobie i strach, przywracamy jasność umysłu, równoważy się psychika i co jest też bardzo ważne, ale z czego sobie rzadko zdajemy sprawę, następuje oczyszczenie naszej aury, czyli tego ciała niewidocznego, które otacza nasze ciało fizyczne. Właściwie na ten temat wystarczy tyle. Jeśli chodzi o miejsce medytacyjne, warto wybrać sobie jedno stałe miejsce. Warto, żeby ono było, ono powinno być czyste, powinno być uporządkowane. Jeżeli mamy taką potrzebę, można sobie stworzyć ołtarzyk, kładąc w tym miejscu rzeczy, które są nam bliskie. Mogą to być kryształy, mogą to być wizerunki mistrzów czy osób, które są nam bliskie, jeżeli to są religijne postaci, to nie ma żadnego problemu. Mogą to być figurki aniołów, cokolwiek jest nam bliskie, możemy tam ustawić. Świeca oczywiście, kadzidełka, jeżeli ktoś lubi. Warto mieć poduszkę specjalną do medytacji, wówczas jest nam bardzo wygodnie siedząc. Cóż, medytować może każdy, niezależnie od wieku, bo powtarzając za wspomnianym już Doronem Hanoszem, medytacja jest intencją, a nie wysiłkiem. Bez intencji nic się nie zdarzy. Medytacja musi być łatwa. To też zaproponowałam Państwu na początek takie proste, bardzo proste praktyki, ale przynoszące ogrom korzyści. Proponuję zacząć od medytacji zazen. Po prostu sieć. I to właśnie oznacza z japońskiego tłumaczenie na siedząco. Jak sama nazwa mówi, wykonujemy tę praktykę na siedząco, co dla wielu ludzi, szczególnie tych bardzo zabieganych, wcale nie jest to taka oczywista sprawa. Mamy otwarte raczej lub półprzymknięte powieki, lepiej ich nie zamykać, bo wtedy miliony rzeczy przychodzą nam do głowy, tak? Myślimy, jakie zakupy zrobić jutrzejszego dnia i różne inne, więc lepiej sobie oczy trzymać półprzymknięte. Dobrze jest zapalić też świeczkę, patrzeć sobie w płomień. Przesunąć uwagę do brzucha i liczyć oddechy. Wdech 1, wydech 2 i tak do 10 i później od nowa. Aż nazbiera nam się 5 minut, na początek wystarczy. Jeżeli będziemy czuli się z tym komfortowo, to codziennie można dołożyć po jednej minucie. I co najważniejsze, jeżeli myśli nasze odpływają do zakupów, do problemów, to wtedy powracamy spokojnie, nie obwiniając się, do oddechu i zaczynamy od nowa, od jedynki. Wdech 1, wydech 2. Takie ćwiczenia medytacyjne na poduszce pomogą nam funkcjonować w świecie rzeczywistym. Właściwie do tego powinniśmy dążyć. No, dlaczego nie ćwiczyć medytacji podczas wykonywania codziennych czynności? Powinniśmy być świadomi wszystkich wykonywanych czynności. Cokolwiek robimy, róbmy to świadomie. Jeżeli jemy, przeżuwajmy wolno, czując smak pokarmu. Jeżeli prowadzimy samochód, skupmy swoją uwagę na pracy silnika lub na krajobrazie, który mijamy. Właściwie chodzi o to, żeby doświadczyć w pełni chwili obecnej, być po prostu tu i teraz, a to w sumie oznacza tak naprawdę bycie szczęśliwym. I taka intencja powinna nam w zbliżających się wakacjach przyświecać właśnie. Umiar w tym, co w nadmiarze szkodzi, smakowanie życia, czerpanie radości z obserwacji kropli deszczu spływającej po szybie, pielęgnacja rytuałów dnia. Tak szybciutko chciałabym przypomnieć Państwu informacje na temat rytuałów dnia. Tak obszernie mówiłam o nich w poprzednim wykładzie, ale one też powinny towarzyszyć nam w czasie wakacji, właściwie
Bez nich tamte praktyki wcześniejsze, o których mówiłam, nie będą pełne, więc zachowujemy rytuały dnia, wstajemy wcześnie, o tej porze żywe są w naturze, czyste cechy, które dają świeżość postrzeganiu oraz spokój umysłowi, powtarzając za cudownym lekarzem ajurwedyjskim Vasadem Ladem. Myjemy twarz, zęby, skrobiemy język, co jest bardzo ważne, płuczemy usta olejem słonecznikowym. Te dwie ostatnie czynności pozwolą nam usunąć toksyny z organizmu, z którymi nie poradziła sobie wątroba. Wypijamy szklankę ciepłej wody, dosyć ciepłej. To pozwoli przepłukać układ pokarmowy. Druga szklanka może być z miodem lub cytryną, miodem i cytryną lub z solą. Picie wody w ciągu dnia z solą jest bardzo ważne. Sola została nieco przekłamana w historii medycyny, natomiast jest bardzo ważna i pomaga lepiej funkcjonować układowi nerwowemu i mieć lepszą pamięć. Masujemy ciało lub tylko twarz olejem, w zależności od naszego czasu. Wykonujemy oddechy pranayamy rano, najlepiej kapalabhati, czyli ten oddech ognia rozmasowujący narządy wewnętrzne. Wykonujemy pozycje jogi, które nas pobudzą. Nie potrzeba wtedy w ogóle pić kawy, nie ma takiej potrzeby. Medytujemy, ustalając intencje dnia. Tak jak powiedziałam, my tworzymy naszą rzeczywistość, więc rano w ciszy postanawiamy, ten dzień będzie radosny, cudowny, wspaniały i taki będzie. Jemy śniadanie przygotowane w duchu ajurwedy z poszanowaniem sezonowości, o tym również wcześniej mówiliśmy. Staramy się codziennie przebywać w otoczeniu przyrody, obowiązkowo, niezależnie od pogody, czy pada deszcz, czy śnieg, cokolwiek. Idziemy, przytulamy drzewa, słuchamy śpiewu ptaków, jesteśmy i oddychamy i czujemy to, że jesteśmy. Następnie, co jest bardzo ważne, wyłączamy odbiorniki telewizyjne i radiowe. W zamian tego czytamy. Chciałabym Państwu zaproponować lekturę. Na slajdzie mają Państwo propozycje książek do czytania w wakacje, nie tylko w wakacje. Cztery pierwsze pozycje są to książki dla mnie szczególnie ważne, które zmieniły moje życie i postrzeganie świata. Bardzo polecam wszystkie, natomiast te cztery są rzeczywiście wyjątkowe. Dobrze, przejdźmy dalej do kolejnych spraw związanych z rutyną. Dbamy o ruch fizyczny, pracujemy z umysłem. Tak jak dzisiaj wspomnieliśmy sobie, medytacja, koncentracja, powtarzanie dźwięków sylab to jest też niezmiernie ważne i przebadane naukowo, tak? Więc dźwięk jest wibracją i nasz organizm też jest wibracją, jesteśmy energią, więc wypowiadanie tych dźwięków, śpiewanie ich wpływa na nasze ciało, na zdrowie, na spokój umysłu. Może to być dźwięk om lub aum, może być też amen, jak kto woli, ramadasa. Mnóstwo jest tych możliwości, można sobie dobrać najlepszą. I tworzymy rytuały. Okazujemy wdzięczność przed posiłkiem, śpiewamy mantry przed ćwiczeniami jogi, zapalamy świece przed medytacją, robimy to codziennie. W ten sposób sprawiamy, że tworzą się nasze rytuały. Pamiętajmy, że nowy nawyk utrwalamy w ciągu 21 dni. Wakacje są nieco dłuższe, więc mamy sporo czasu na wprowadzenie tych zasad w życie podczas wakacji. No i cóż, sprawimy, że staną się one rutyną, będą nam towarzyszyć przez cały rok i powoli będziemy zauważać, że jakość naszego życia naprawdę się polepsza. Będziemy młodnieć, będziemy zdrowi, będziemy z daleka omijać lekarzy wówczas, bo sami sobie będziemy lekarzami, tak? Jedzenie, ruch, spokój, medytacja, to wszystko jest naszym najlepszym lekarzem. Tym samym sprawimy też, że nie tylko wakacje będą udane, ale tak jak powiedziałam, całe nasze życie. Na koniec chciałabym Państwu zacytować fragment z Bhagavad Gita. Jest to dialog pomiędzy rozdartym wewnętrznie wojownikiem Arjuną, a woźnicą Rydwanu, który w rzeczywistości jest samym Panem. On tutaj przyjął imię Krishna akurat w tym dziele. Natomiast zwróćmy uwagę tylko na same słowa. Wiedza dużo lepsza jest niż prosta praktyka. Medytacja lepsza jest niż wiedza. A wyrzeczenie się efektów działania lepsze jest niż medytacja. Takie wyrzeczenie przynosi natychmiastowy spokój i takiego całkowitego spokoju podczas zbliżających się wakacji i w całym życiu Państwu życzę. Dziękuję bardzo.